posunę się do stwierdzenia, że pluralizm polityczny naprawdę jest dla nas bardzo ważny i jak widzimy jest po prostu potrzebny. I wiemy, że spośród 460 osób, które zostały wybrane do Sejmu w tych wyborach, tylko 117 to debiutanci i debiutantki. Więc jeżeli mówimy o osobach poniżej 30, które w tym nowym Sejmie 10 kadencji się znajdą, to na dzień dzisiejszy będzie ich zaledwie troje. Jak głosowały osoby młode? Tego, mam nadzieję, dzisiaj się dowiemy z rozmowy z Kamilą Grudniewską. Cześć! Cześć, dziękuję za zaproszenie ponownie. Dlaczego taki temat? Frekwencja w tych wyborach parlamentarnych, która już kilka tygodni za nami, była zaskakująca nie tylko ze względu na jej generalną wysokość i ten rekord ponad 70%, ale także ze względu na duży udział osób młodych w głosowaniu. Ile młodych dorosłych wzięło udział w wyborach parlamentarnych w 2023 roku i co właśnie skłoniło te osoby do głosowania? Cześć, ponownie. Ja też bardzo się cieszę z tej frekwencji i wszystkim osobom nas słuchającym. Bardzo dziękuję za to, że poszły do tych wyborów i mam nadzieję, że będą robić to już zawsze ci, którzy spróbowali w tym roku postawić krzyżyk przy czyimś nazwisku po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o młode osoby, te, o których mówimy, głównie pewnie o tej najmłodszej grupie wiekowej, czyli to 18-29 lat, no to tutaj frekwencja też była rekordowa i nie najniższa, jeżeli chodzi o osoby właśnie o tą strukturę wieku, to wyjątkowo właśnie młode osoby nie były najmniej chętnie głosującymi, tylko bodajże przedostatnie miejsce ta nasza grupa wiekowa zajęła i około 70% młodych osób 18-29 uprawnionych do głosowania do tych wyborów faktycznie w tym roku poszło. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 71 nawet według tych ostatnich sondaży, gdzie 4 lata temu zaledwie nawet połowa z nich nie poszła na wybory. Było to 46%, może nieco ponad. Co właśnie warto zaznaczyć, dotychczas jedna z najbardziej zmobilizowanych grup, czyli seniorzy, stabilnie, chętnie chodząca na wybory, no w tym roku głosowała mniej licznie niż młode osoby. Myślę, że tak dużą frekwencję w tych wyborach zawdzięczamy naszej scenie politycznej, której my, młode osoby, mamy po prostu dość. Wielu badań, ale też chociażby z naszych codziennych rozmów, funkcjonowania w tej naszej rzeczywistości społecznej, wiemy, że jesteśmy zmęczone i zmęczeni jako to najmłodsze pokolenie elektoratu naszą polską kulturą polityczną, a myślę, że mogę powiedzieć, że jej brakiem po prostu. I wszyscy ulegamy przekazom, które wywołują u nas emocje, takie jak gniew, złość, frustracja. I tego było dużo. Były one nam dostarczane nie tylko w tej kampanii parlamentarnej, ale też przez ostatnie lata sporu politycznego ze wszystkich stron, choć w różnym stopniu i na różne sposoby, z wykorzystaniem mediów publicznych, prywatnych, podczas różnego rodzaju manifestacji, demonstracji, te emocje były wzniecane i lub pielęgnowane. I myślę, że to jest duży motywator tej frekwencji młodych osób, które były tego świadkiem, a często też byliśmy uczestniczkami tego typu wydarzeń, jak chociażby podczas protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w październiku 2020 roku, jeżeli chodzi o młode kobiety. Natomiast wydaje mi się, to takie stwierdzenie, które pada w wielu dyskusjach na temat roli młodych osób w tych wyborach, że to młode osoby obaliły rządy PiS-u, wydaje mi się, jest nieco na wyrost. Też z tego względu, że choć
Tak, zdecydowanie młode osoby głosowały chętniej na tą dotychczasową jeszcze opozycję, bo tutaj no, te dysproporcje były, no, są ogromne. I jeżeli chodzi o głosy na Koalicję Obywatelską, Lewicę, Trzecią Drogę, no to 63 bodajże, może niespełna, procent głosów oddanych przez młode osoby, no to były głosy na tą partię, czyli na to, co, na tą, która prawdopodobnie będzie tworzyć rząd, czy w tym pierwszym, czy w kolejnym kroku. Natomiast musimy pamiętać o tym, że osób młodych w wieku 18-29 lat mamy dzisiaj bodajże 4,7 miliona, co jest o chyba 600 tysięcy mniej, znacznie mniej niż w przypadku, niż jeszcze w 2019 roku, w przypadku poprzednich wyborów. A także, no jak wiadomo, te grupy starsze, wiekowe, liczba seniorów po prostu się zwiększa. Tak, oczywiście młode osoby nie poszłyby tak tłumnie do wyboru, gdyby nie przekazy tworzone przez kampanie profrekwencyjne, szczególnie te obecne w mediach społecznościowych, te, których twarzami byli celebryci, czy jak to się mówi, influencerzy. Ja osobiście 15 października na TikToku widziałam same materiały, same treści zachęcające do udziału w głosowaniu, zrobione na bardzo przystępne dla młodych osób sposoby, na przykład Get Ready With Me na głosowanie, gdzie pokazywano po prostu, w co się ubieramy idąc zagłosować, albo na przykład właśnie pojedź ze mną na wybory i pokazana moja trasa do lokalu wyborczego. Tak. I wydaje mi się, że tego typu treści zachęcające do udziału w wyborach, ale też, których widziałam bardzo dużo, zniechęcające do pobrania karty do referendum, przełożyły się na tę frekwencję. Szczególnie właśnie w tej najmłodszej grupie wiekowej, która tych treści jest odbiorcami. Także wydaje mi się, że to też miało duże znaczenie. Na pewno miało jakiś wpływ. To z pewnością, no rzeczywiście było takie pospolite ruszenie wszystkich tak naprawdę, jeśli chodzi o pójście na wybory. Niestety polaryzacja na pewno miała na to wpływ. No mówię niestety, bo tutaj już dla szeregu innych kwestii polaryzacja społeczna nie przynosi takich pozytywnych skutków, jak właśnie jeśli chodzi o samą frekwencję. Ale frekwencja, to ile osób młodych głosowało w wyborach, to jedna rzecz. A druga to jest to, jaki kształt będzie miał parlament. Wiemy, że ze względu na prawo do kandydowania w Senacie nie mogą zasiadać osoby pojmowane jako młode do 29 roku życia, bo po prostu Senat to jest ta izba wyższa, gdzie też trzeba mieć już jakieś odpowiednie doświadczenie, ale do Sejmu już można kandydować jako osoba młoda. Dotychczas mieliśmy jednak jednych z najstarszych parlamentarzystów w Europie. Czy po tych wyborach parlamentarnych z 15 października dalej tak będzie? Czy młodzi będą mieli większą reprezentację właśnie także w Sejmie? Więc jeżeli mówimy o osobach poniżej 30, które w tym nowym Sejmie 10 kadencji się znajdą, to na dzień dzisiejszy będzie ich zaledwie troje. Na dzień dzisiejszy, bo już w przyszłym roku dwoje z nich, aktualnie 29-latków, no, tą barierę 30 lat przekroczy. W przyszłym roku zostanie nam więc jako młodym osobom ten jeden reprezentant mniej więcej w naszym wieku, aktualnie 24-letni Adam Gomoła z Polski 2050. Tak, a ta dwójka pozostałych 29-latków to bodajże Michał Moskal, jeżeli mylę nazwisko, to bardzo przepraszam, z PiS-u i z list Koalicji Obywatelskiej dostała się do Sejmu Aleksandra Wiśniewska z Łodzi. Tak, także ta reprezentacja osobowa pozostawia wiele do życzenia, jak dla mnie i wydaje mi się dla moich rówieśniczek i rówieśników, bo trudno, żeby ktoś inny zabiegał o nasze sprawy niż my sami, czy osoby, do których nam
etapem życia, doświadczeniem, ale też wizją przyszłości po prostu najbliżej. Natomiast jeżeli chodzi o medianę i średnią wieku, to nasz parlament stoi wysoko, jest ona wysoka, no i bardzo stabilna. W mijającej kadencji mieliśmy ponad 170 posłów i posłanek w wieku seniorskim, powyżej 60. Uznałam, że odpuszczę sobie liczenie tego, jak to prezentuje się w tym nowym Sejmie i poczekam, aż Kancelaria Sejmu opublikuje te dane, ale wydaje mi się, że ta 10. kadencja ma szansę być niewiele młodsza, jeżeli w ogóle. Natomiast dla mnie w tej dyskusji o odświeżaniu, odmładzaniu Sejmu jest też bardzo istotne to, jak przez jak długi czas, jak wiele kadencji mają ze sobą osoby deputowane. I wiemy, że spośród 460 osób, które zostały wybrane do Sejmu w tych wyborach, tylko 117 to debiutanci i debiutantki, czyli te osoby, które po raz pierwszy zasiądą w tej Izbie, no a jest to najmniej od 2007 roku, więc wydaje mi się, że to w dużej mierze zatrzymuje nas na tym etapie rozwoju parlamentaryzmu, na którym jesteśmy, jeżeli chodzi po prostu o udział obywateli, no i też reprezentację rzeczywistą, w tym grup takich jak niedoreprezentowana obecnie młodzież, ale też na przykład kobiety. Wiemy też z tych danych, które mamy dotychczas, że 25 osób powróci do Sejmu po tych kilku latach przerwy w pełnieniu tej funkcji. Natomiast wciąż w sumie nowych posłów, posłanek będzie mniej niż szacowała nawet Kancelaria Sejmu, prognozując swoje wydatki na odprawy, ale też zapewne oczekiwała młodzież. No, na pewno ja. Może z drugiej strony jest tam taka iskierka nadziei, bo pokazuje, że osoby, które dotychczas pełniły funkcję posła, posłanki, się sprawdziły, bo zdecydowaliśmy jako społeczeństwo głosować się na te osoby powtórnie. Chciałabym mieć taką nadzieję, ale wydaje mi się, że mamy też na tyle nieobecną edukację polityczną w szkołach, jest obecna ona wcale, i to, w jaki sposób ogromne liczby głosów zyskują osoby właśnie z dużym doświadczeniem parlamentarnym, ale po prostu ulokowane w czołówce list, no, nie napawa mnie szczególnie optymizmem na przykład researchu kandydatów z danej listy, która jest nam najbliższa, i wybrania rzeczywiście osoby na przykład działającej lokalnie, chociaż tutaj można wskazać też przykłady na kontrargumentację. No, na przykład wynik Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu, gdzie został zmiażdżony, mówiąc kolokwialnie, przez młodego relatywnie społecznika startującego z ostatniego miejsca, będąc właśnie liderem partii, dużą osobistością medialną, też z bogatym doświadczeniem parlamentarnym. Więc wydaje mi się jednak, że patrząc na nastroje społeczne, trudno wnioskować o zadowoleniu szczególnym Polek i Polaków z tego, jaki jest kształt sceny politycznej, i też zadowolenia z reprezentacji. Natomiast w dużej mierze kieruje chyba nami w wyborach przyzwyczajenie i też wydaje mi się wśród młodych głosowanie w taką stronę, na taką drogę, w jakiej zostaliśmy wychowani. No i tutaj ta edukacja polityczna, o której też rozmawiałyśmy ostatnio, która jest bardzo potrzebna, tak. No tutaj też wychodzi i mam nadzieję, że będzie miała szansę teraz się rozwijać. Mówisz o tym, jak wyglądał dotychczas parlament, jak najpewniej będzie wyglądał po tych wyborach, a jak on by wyglądał, gdyby o jego kształcie zadecydowały wyłącznie osoby młode? Wiem, że to pytanie jest trudne ze względu na to, że po pierwsze
Nie mamy jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie, bo to są raczej kwestie sondażowe. No po drugie, definicja osób młodych też jest bardzo różnorodna, o czym rozmawiałyśmy też szerzej przy okazji poprzedniej rozmowy. Tak, to wyglądałby z pewnością zgoła inaczej. I tak jak wspomniałaś, możemy tutaj bazować jedynie na sondażach i patrząc na ten exit poll przeprowadzony przez Ipsos, no dowiadujemy się, że największym poparciem wśród moich rówieśniczek, rówieśników to 18-29, przyjmując już tą wersję, no to cieszyłaby się Koalicja Obywatelska z blisko 30% poparciem, jeżeli się nie mylę. 28,8 chyba. Natomiast na drugim miejscu znalazłaby się bardzo nisko wypadła w tych wyborach, a wśród młodych byłaby to lewica z 18% głosów blisko. Natomiast dalej byłoby to, tutaj chyba były różne szacunki, albo egzekwo, albo z delikatną przewagą trzeciej drogi, właśnie trzecia droga i Konfederacja, ale również oscylujące w okolicy 17% na poparcia. A najniższy wynik spośród tej czołówki parlamentarnej, tych partii, które, tych komitetów, które dostały się do Sejmu, zyskałby PiS. I tutaj nawet nie dobija do tych 15% poparcia. Widzimy na podstawie tych danych to, że rząd stworzony przez najmłodszych wyborców i wyborczynie, no musiałby być koalicyjny. I mamy tutaj tak niewielkie różnice między tym drugim, trzecim, czwartym miejscem, ale też i PiS-em czy Koalicją Obywatelską. Nikt nie odstaje zbyt mocno. Więc posunę się do stwierdzenia, że pluralizm polityczny naprawdę jest dla nas bardzo ważny i jak widzimy, jest po prostu potrzebny. I myślę, że to, co widzimy wśród tego, jak głosują osoby młode, w dużej mierze moglibyśmy przełożyć na te starsze pokolenia. Natomiast no tutaj właśnie dochodzi nam ta kwestia świadomości, też zaangażowania politycznego, gdzie wydaje mi się w dużej mierze te nieco starsze ode mnie roczniki, od nas roczniki, po prostu postrzegały i były wychowywane i tkwiły też w takim wyraźnym rozdzieleniu klasy politycznej od reszty społeczeństwa, jej wyodrębnieniu i też takiej niedostępności. No jest to też wszystko związane i wynikające z tych no, transformacji ustrojowej i gospodarczej po 1989 roku, gdzie te klasy nam się tak nadal zarysowały, może w nieco innym kształcie, innej konwencji, ale nadal pozostawało to bardzo wyraźne no i widzimy to chociażby patrząc na osoby, które do tej pory na tej scenie politycznej się utrzymały. Wydaje mi się, że definicja polityki, postrzeganie polityki bardzo się zmienia im z młodszym pokoleniem mamy do czynienia i widzę to szczególnie wśród tej mojej grupy rówieśniczej, a więc wśród tych najmłodszych wyborców. Stąd wydaje mi się taki pluralizm w Sejmie, który byśmy sobie stworzyli jako najmłodsze wyborczynie i wyborcy. Czy w takim razie osoby młode zrobiły taki krok w stronę odbetonowania sceny politycznej? Bo jak widzimy, ta oś polaryzacyjna nie jest tylko wokół PiS-u i PO, jak to bardzo często jest w tych starszych pokoleniach, czy dla osób w wieku średnim, kiedy też ta główna oś polaryzacyjna się tworzyła, tylko właśnie, tak jak też cały czas podkreślasz, zrobiliśmy może jako społeczeństwo krok w stronę większego pluralizmu. No ogólne wyniki wyborów nie do końca za tym przemawiają, chociaż rzeczywiście udało się wprowadzić nową siłę, nową partię do Sejmu, jaką jest Polska 2050 i to w liczbie ponad 30 posłów, więc zdecydowanie, znaczy zdecydowanie, wyraźnie więcej niż znana już Polkom i Polakom szeroka koalicja lewicy. Razem. Więc jest to bodajże o kilka, może nawet do 10
osób poselskich więcej niż w przypadku właśnie Lewicy. To dostało się z list trzeciej drogi, konkretnie właśnie z Polski 2050. Więc no tutaj możemy być może mówić o tej nowej jakości, jakiejś chęci przełamania tego duopolu partyjnego, z jakim wydaje mi się mierzymy. No ale to też będzie zależało w dużej mierze od rządu, od tego, jaki rząd zostanie wyklarowany. Wiem, że dzisiaj wieczorem ma odbyć się orędzie prezydenta w tej sprawie, więc pewnie poznamy kandydata na premiera, bo zapewne będzie to mężczyzna, więc należy tak już upłciowić tę funkcję. Natomiast ja bardziej niż myśląc o odświeżeniu, o tym skruszeniu dedocenu, to jakie sformułowanie bardzo mi się podoba i wydaje mi się adekwatne, to bardziej niż o tych partiach, które widzimy, dostrzegamy na scenie politycznej, myślałabym o kwestiach programowych, które albo zostaną poruszone, albo zostaną odstawione na dalszy plan, albo w ogóle z nich nowy rząd zrezygnuje. No a wiemy jako młode osoby, ale też po prostu Polki i Polacy, czego potrzebujemy, jakich zmian i jakiej właśnie linii programowej do obrania przez Polskę na drodze takiego długofalowego też zapewne rozwoju. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej, bardziej kluczowa kwestia. No i tutaj z taką diagnozą czy przewidywaniami zapewne musimy się powstrzymać do powołania rządu, bo kiedy będziemy wiedzieć, kto stoi na jego czele i na czele ministerstw, to będziemy pewnie mogli snuć dywagacja o tym, które punkty programowe zostaną rzeczywiście zrealizowane, a przynajmniej zrobiony zostanie krok w ich stronę, a na realizację których obietnic no, nie będziemy mogli liczyć z pewnością. No a do tego czasu jeszcze co najmniej kilka tygodni. Tutaj chciałam tylko tak wspomnieć, że my nagrywamy właśnie rano 6 listopada, więc jeszcze nie znamy tego wyniku orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, więc przed nami wiele też może i kluczowych decyzji w ciągu najbliższych kilku tygodni. One mogą też wpłynąć na to, czy młodzi będą się dalej interesować polityką, czy nie. Czy te wybory to właśnie było jednorazowe wydarzenie i ta frekwencja wśród młodych osób, to zainteresowanie, zaangażowanie się już nie powtórzy? Czy to początek takiego długotrwałego trendu, w którym młodzi interesują się polityką, chcą współtworzyć społeczeństwo obywatelskie i chętniej włączają się w partycypowanie? Mam wrażenie i nadzieję, że ta fala dopiero ruszyła, nabiera rozpędu i rusza. Obawiam się jednak, że może ona bardzo łatwo opaść przez niezałatwianie naszych spraw. Właśnie tych brak realizacji programu, na co młodzi ludzie naprawdę bardzo, bardzo liczą i zareagowanie na szereg kryzysów, jaki obserwujemy, jakiego doświadczamy, jaki nas czeka jeszcze w najbliższych latach. Więc mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie tylko wzrastać i też takie poczucie możliwości kontroli, chęć kontroli władzy, a istnieje do tego szereg sposobów, możliwości. Mam nadzieję, że będzie obecny wśród młodych, że młodzi będą, że nie będziemy się bali powiedzieć sprawdzam, że nie będziemy się bali powiedzieć ej, my tu jesteśmy, patrzymy wam na ręce i też swojego sprzeciwu wyrażać wobec decyzji, z którymi się będziemy mierzyć. Pokazane zostało to w ostatnich 8 latach wielokrotnie, gdzie młode osoby wychodziły na ulicę i demonstrowały swoje wartości, stawały w ich obronie, czy też postulowały konkretne rozwiązania. I mam nadzieję, że to nie zgaśnie. Wiem, że dużo osób młodych, no to też
za kim przemawiają te wyniki w tej naszej grupie wiekowej. No ma bardzo duże nadzieje związane z nowym rządem, który miałaby stworzyć obecna opozycja. Natomiast mam też nadzieję, że politycy tych ugrupowań czują tą presję ze strony młodych. I patrząc na frekwencję w tej grupie wiekowej i też na właśnie duże zainteresowanie, chociażby, które można było obserwować w tych mediach społecznościowych, nie zostanie zbagatelizowane i ten głos będzie rzeczywiście nie tylko słyszalny, ale też słuchany, wysłuchany właśnie przez konkretne siły polityczne. No, mam na to dużą nadzieję i wydaje mi się, że to jest warunek tego, że młode osoby będą się polityką dalej interesować i tym bardziej, że zaczną się w nią angażować. Bo zaangażowanie młodych chociażby w kampanii wyborczej, no, mogliśmy teraz obserwować dużo osób młodych kandydujących. Natomiast ilość młodych osób, które rzeczywiście prowadziły kampanię wyborczą i udało im się uzyskać dobry wynik, no to ta kwestia pozostawia jeszcze wiele do życzenia. I tu jest na pewno duża praca młodych, ale też ogromna odpowiedzialność właśnie partii politycznych i różnych organizacji, sił, które za tymi młodymi osobami zaangażowanymi politycznie po prostu stoją, dają im przestrzeń, zwiększają ich możliwości, również o czym mówiłyśmy, w dużej mierze finansowe, do tego, żeby przekaz polityczny kształtować, ale też po prostu swoją wiedzę i doświadczenie w tym obszarze zwiększać. Coś, co według mnie jest bardzo istotne, to, żeby kolejne pokolenia tych debiutantów wyborczych miały możliwość korzystania z edukacji politycznej, zwiększania swojej świadomości w tym obszarze, bo jest na to systemowa, bardzo nikła szansa z uwagi na to, jak obecnie wygląda edukacja polityczna w szkole, a raczej jaki jest jej brak. Możemy tutaj wyłącznie mówić o inicjatywie, oddolnej inicjatywie po prostu poszczególnych nauczycieli, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi w szkołach. Natomiast systemowo trudno o to, żeby młode osoby rzeczywiście zyskiwały wiedzę, czy miały przestrzeń do swobodnej dyskusji na temat tego, jak realizowana jest polityka, czy kształtowana scena polityczna w Polsce. Wydaje mi się, że tutaj jest przed nami jako NGO-sami, jako działaczkami, edukatorkami naprawdę dużo pracy, ale też dużo presji do wywarcia na osobach decyzyjnych w najbliższym czasie, żeby mieć po prostu tą możliwość dotarcia do tych młodszych, którzy za to, niektórzy już pewnie na wiosnę czy latem przyszłego roku, a inni za te 2 lata w wyborach prezydenckich po prostu pójdą do urn właśnie po raz pierwszy i też w tych naszych szacunkach dzisiejszych będą uwzględniane. A czy osoby młode w takim razie pokazują, że istotna jest dla nich demokracja, istotna jest dla nich demokracja bezpośrednia i właśnie też walczą o to, żeby ten głos był coraz bardziej słuchany, słyszalny? Mam nadzieję, że tak. Ciężko mi to stwierdzić, natomiast patrząc na to, jak kształtowała się aktualna większość sejmowa, właśnie gdzie te partie tak zwanej opozycji demokratycznej zdobyły zdecydowaną większość głosów młodych osób, no to wydaje mi się, że ta wizja demokracji, ta narracja demokracyjna, która przez te siły była kształtowana, podejmowana, no jest tą, do której obecnie najbliżej nam jako młodym. I wydaje mi się, że to, jaka frekwencja była w tych wyborach i jaka
aktywność społeczna jest podejmowana przez młode osoby, również pod względem nie tylko takiej aktywności stricte politycznej, ale też załatwiania spraw, którymi polityka zajmować się powinna, a tego nie robi, co jest domeną NGO-sów, które bardzo licznie powstają i coraz częściej zakładają je, organizują je młode osoby, czy udzielają się w nich, no to pokazuje jasno to, że to są sfery dla nas. Natomiast definiowanie demokracji czy demokracji bezpośredniej wydaje mi się bardzo względną kwestią. To znaczy, patrząc na to, znowu do tego wrócę, na to, w jaki sposób nasza świadomość polityczna procesów demokratycznych jest albo nie jest obecna w tej edukacji szkolnej, no to bardzo trudno o samodzielne konstruowanie, wydaje mi się, takich idei i gromadzenie się może wokół nich w taki bardzo konkretny sposób. Natomiast przyjmowanie różnego rodzaju narracji i spojrzeń na to, jak powinno działać państwo demokratyczne i jak społeczeństwo obywatelskie powinno uczestniczyć w kształtowaniu polityki, czy to szczebla właśnie samorządowego, regionalnego, czy na już poziomie ogólnopolskim, parlamentarnym, rządowym, no to tak, to myślę, że to jest bardzo istotne i bardzo chętnie przyjmowane przez młode osoby i mam nadzieję, że na długo z nami zostanie i będziemy nie tylko o demokrację samą w sobie, ale też o jakość tej demokracji zabiegać wspólnie i będziemy ją sobie wypracowywać. To jest na pewno proces, długi proces, ale mam nadzieję, że będziemy z jego efektów po prostu zadowolone, dumne i wpłynie to na to, jak będziemy chcieli w tym kraju, dla tego kraju pracować przez kolejne, no, być może nawet, no, w moim przypadku na pewno 10 lat. Cieszę się, że mówisz o procesie i też podkreślasz to, że on będzie trwał, bo myślę, że to właśnie jest ta taka iskierka nadziei, której jak wcześniej było cię trudno znaleźć, to tutaj jednak ona się pojawia. Na pewno będziemy jako tutaj obserwatorki, już może niekoniecznie tutaj na kanale, ale tak w ogóle patrzeć, jak przez następne 10-lecie się właśnie zmienia, czy to scena polityczna, czy kultura polityczna w Polsce. Na pewno te zmiany są i to też właśnie pokazują te wybory, to pokazują różnego rodzaju statystyki i badania. Także tu myślę, że tak na koniec zachęcam właśnie, czy to do udziału w życiu społecznym, politycznym, czy do po prostu obserwowania tych zmian, bo myślę, że one też są interesujące bardzo. Tak, no ja również. Wydaje mi się, że to, o czym dzisiaj mówiłyśmy, no to w dużej mierze są jakieś analizy, nasze domysły, nasze oczekiwania i to, co wiemy ze swoich doświadczeń i z naszego spojrzenia na te liczby. Natomiast można wysnuć wiele zupełnie innych wniosków albo wiele dalej idących, więc warto na to spojrzeć. Tego nam zapewne nie pokażą w szkole przez kolejne najbliższe lata, więc trzeba do tego sięgać samodzielnie i też na tym pracować. Szczególnie myślę w dużej mierze oglądający nas działacze, działaczki. Moja konstrukcja legła w gruzach, ale mam nadzieję, że będziemy do tego sięgać i z tego korzystać i na tym pracować, bo to daje nam no, duże pole do manewru i do wpływania na tą naszą rzeczywistość społeczną, polityczną. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Już gościnę po raz drugi na kanale lub bezpośrednio. Ja również bardzo dziękuję.